słyszeliśmy. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Czasami są takie sytuacje, że nie ma na wszystko czasu. Ale już dzisiaj jestem z powrotem z wami. A dzisiaj sobie zrobimy coś nietypowego. Zareagujemy. No tak właściwie to ja chciałbym obejrzeć zwiastun razem z wami filmu ze świata Minecrafta. Bardzo to jest popularna kwestia ostatnich dni. Co prawda już trochę czasu minęło, chyba tydzień od tego trailera, ale no mam teraz czas na to, żeby się temu przyjrzeć. Co prawda już coś tam widziałem, ale wraz z obejrzeniem też chciałbym się tutaj podzielić swoją refleksją, jeśli chodzi o ten zwiastun. Zatem dzisiaj taki przyjemny odcinek z reakcji na trailer Minecraft The Movie. Jako iż Minecraft na tym kanale gości dość długo, bo praktycznie od początku istnienia tego kanału. Zatem poczułem takie zobowiązanie, żeby podzielić się swoją opinią na temat filmu o Minecrafcie. Oczywiście muszę tutaj się przyznać, że nie jestem długoletnim fanem Minecrafta. Mam styczność z Minecraftem od wielu, wielu lat, ale nie tak, żeby wiecie. Jakby to ująć, żeby być takim mega fanem. Uwielbiam tę grę i naprawdę świetnie mi się w nią gra, ale czy potrzebowałem ja osobiście filmu z Minecrafta? Nie wiem. A może jakby to była taka animacja, to bym na pewno gdzieś tam obejrzał, ale czy ten film taki aktorski obejrzałem? Być może, jak już wyjdzie na jakiejś platformie streamingowej, bo raczej do kina na niego nie pójdę, ale nie uprzedzajmy faktów, po prostu może przejdźmy do tego zwiastuna. I zobaczymy, czy jest tak źle, jakie opinie są w internecie. Oczywiście, tak jak mówię, ja już tam widziałem cały chyba, no i też za chwilę się podzielę swoją opinią na jego temat. Taki dzisiaj spontaniczny odcinek postanowiłem nagrać. Mam nadzieję, że wy już odpoczywacie i relaksujecie się, a przy okazji sobie razem coś pooglądamy. Załóżcie słuchawki, jeśli jeszcze ich nie macie, i zapraszam na moją szeptankową reakcję na zwiastun Minecrafta. Oczywiście wszystko tutaj robię tak zmniejsza, żeby nie było. I uwaga, uwaga, możemy chyba zaczynać. Zatem oglądajmy. Oczywiście dźwięk będzie odpowiednio przyciszony i
i lecimy. You. I am Steve. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Jak się prezentuje ten trailer, zapewne już go widzieliście w większości. No i co mogę powiedzieć, że będziemy tak sobie przerzucać ten film już bez dźwięku. Rozwala mnie tłumaczenie w polskim trailerze. Że
wioska wraz z filaczerami, z wieśniakami sobie zbudowali takie miejsce, bo on nie może wyjść, powiedzmy, z tego wymiaru. Nie wiem, tak wnioskuję, tak by jakby pasowało, no ale mamy na samym początku taki oto kadr ze światem Minecraftowym. No, wygląda w porządku. Potem się dzieje gorzej, ponieważ te postacie w połączeniu z tym światem wyglądają trochę, no coś mi tu nie pasuje. Jednym słowem, już nie mówię, że te postacie są takie jakby nie wiem jak to określić, też takie cukierkowe i bardzo zabrakło mi tutaj określenia. No takie bardzo, bardzo bajkowe postacie w kolorowe ubrania. Wszystko takie. To mi przypomina trochę świat Barbie w filmie Barbie. Tam też wszystko właśnie było takie jak z pudełka. Wypakowane prosto z pudełka. Może to właśnie świat zabawy. No, te postacie tak trochę wyglądają, jakby się z Barbie urwały. No ale cóż, szczególnie pan Jason wygląda, jakby się urwał z Barbie. Graficznie jakoś nie wiem. Nie wiem, czy te modele mi się podobają. Na pewno to, co za chwilę ujrzymy. Nie mówię o tym kadrze, ale tak jak to niektórzy słusznie zauważyli, no trochę te kadry wyglądają jak z filmu fanowskiego. Nie wiem, no od razu po obejrzeniu pierwszy raz tego zwiastuna miałem takie wrażenie, co tu jest nie tak. Coś mi tu po prostu nie pasuje. Może właśnie mam odczucie takie, jakbym oglądał Barbie, kolejną część. Chociaż wiem, że to Minecraft, ale to jest taka sama, kolorystyka, może nie, ale taki sam rodzaj tego przedsięwzięcia. Zresztą chodzi mi kadry po prostu są takie ładne, czyste i przejrzyste. O, i to jest najlepsze określenie chyba. No tak wyglądają te postacie, jakby się urwały z fanfilmu. Ten portal też nie wygląda jakoś super. Drzewa też nie podobają mi się jakoś zbytnio. Mam nadzieję, jeszcze do premiery sporo czasu. Może reakcje ludzi, audiencji sprawią, że coś pozmieniają. Ale zaskoczenie jest takie, że Jason Ken Momoa, chyba tak się ten pan nazywa, właśnie wygląda, jakby się urwał z Barbie. No tego to się nie spodziewałem. Bardziej myślałem, że on będzie takim Dwayne'em Johnsonem w tym filmie. No ale cóż. Kolejna rzecz, która mi się bardzo jakoś nie spodobała, to ta owca. W ogóle nie wygląda Minecraftowo. Ogólnie te moby w ogóle nie wyglądają Minecraftowo, jak dla mnie. No nie. Chyba lepszy byłby film animowany, jeśli mówimy o Minecrafcie. No ale cóż. No, zobaczymy, jeszcze premiery nie było, więc nie ma co oceniać. No i kolejne mowy. No co mogę o nich powiedzieć? Te gasty. Nie.
wyglądają przerażająco, ale wszystkie te mopy wyglądają jak były, no nie wiem, takie jakby wyszły od tapicera. Wiecie, oddajecie, nie wiem. Kurczę, wszystkie słowa mi wychodzą z głowy przy nagrywaniu, no. Oddajecie, nie wiem, kanapę w samochodzie do tapicera, żeby wam ją ładnie opił. Czy też taką domową, no i potem powstają takie oto rzeczy. Nie, jak dla mnie to tak wygląda. Dla mnie te gasty to jak takie kostki obszyte skórą. Nie podoba mi się zbytnio. Tak samo te pikliny. Tak, oj, powiem wam, ja mam problem. To nie są pikliny. Tak, to są pikliny, przepraszam. Pomyślałem o czym innym. Pikliny. Tak samo. Nie wiem. To właśnie ten błąd, takie, to jest odbiegnięcie od filozofii Minecrafta trochę i stworzenie czegoś, co miało w zamyśle twórców wyglądać świetnie, a niezbyt wygląda świetnie. Takie, to jest bardziej upersonifikowanie tych istotnych mobów, stworzenie na podobieństwo ludzkie. No cóż, pozwól wyobraźni, co? Gdzieś będzie kolejny napis. Ten kadr jedynie wygląda zacnie, przyznam. I ten kadr spokojnie można sobie na jakąś tapetę ekranu wstawić. Wilk fajnie wygląda, księżyc kwadratowy, fajna sprawa, może dlatego, że za dużo nie widać w tym kadrze, bo jest ciemno. Oj, przepraszam, to było bardzo takie krytyczne, a nie wiadomo jak się zaprezentuje cały film, może będzie świetny, więc ocenianie po trailerach to takie jak zwykle. Zastanawiam się, co tutaj jest. To jest bateria chyba jakaś. A w tym miejscu co jest? Nie wiem. Ale crafting table. Ciekawa sprawa. Fajnie, że się pojawiło. No i Jason. Ken. Momoa. Próbując coś tam wytworzyć i nagle mu się takie wiadra pojawiają. No spoko. O, widzicie, tutaj miecze mamy. Jakiś diamentowy miecz tu jest. A tu żelazny być może. I TNT wszędzie. Zamek wygląda świetnie. No i blok drewna. No i te stworzone, te podobieństwo ludzkie, będące u tapicera pigliny. No nie wiem, czy no dobrze, jeszcze pigliny piglinami, ale faktycznie Creeper to wygląda jak maskotka taka na meczu. Wiecie, jak się idzie na mecz, to są maskotki tych drużyn. Jak dla mnie ten Creeper wygląda jak taka maskotka. Jednej z drużyn nie jest to zadowalający efekt. Dla mnie przynajmniej. Tu widzimy... Pytanie, co widzimy? Na środku coś mamy ciekawego. Z innymi oczami, zobaczcie. Takie fioletowe oczy jak u Ender Dragona. Ciekawe. I włączyłem na cały ekran.
to jest Steve, chyba tak. I co to jest za miejsce? Czy to jest Nether? Nie wiem, być może. No i oczywiście mamy prezentację Steve'a. No Steve wygląda... No okej, okay, oczywiście. Musiało się pojawić niebieskie ubranie. Steve trochę się postarzał już będąc w tej grze tyle lat. Więc okej. Okay. A co trzyma nasz Jason Ken? Nie wiem, bo tak jak mówię, ja Minecrafta nie za bardzo ogarniam. Nawet jak gram w niego i nagrywam serię. No i mamy napis Minecraft. Na końcu jest chyba jeszcze lama. Ale ta lama też wygląda tak sobie. Myślę, że dzisiejsze czasy pozwalają na stworzenie lepszych animacji tych mobów i ogólnie całego świata Minecraftowego. No wygląda po prostu jak animacja 3D wykonana całkiem. Jakby cały film był utrzymany w konwencji właśnie animacji 3D. Myślę, że byłoby lepiej niż wsadzać prawdziwych aktorów na plan i oni niezbyt korespondują właśnie z tym animowanym światem. Jakoś to połączenie mi nie pasuje. Jak widzę postać, na przykład Jasona Kena albo Steve'a i chociaż Steve to jeszcze jako tego w sumie pasuje do tego świata, ale reszta, ten chłopiec i ta dziewczyna w tym przypadku i ten animacja 3D dookoła, no nie wiem. Sam napis mi się też nie za bardzo podoba. No i lama, jaka jest, każdy widzi. Takie sobie to jest. Przybiegające pigliny. Nie wiem, co one to w ogóle robią. Pewnie przyszły z Netheru. Zatem tak się prezentuje. W 2025 roku będzie okazja sprawdzić to, czy ten film to kit, czy hit. Zatem, no, ja jeśli chodzi o tą reakcję, to może nie była reakcja, to bardziej takie omówienie trailera w kwestii tego, czy mi się podoba, czy nie. Tak jak mówię, nie zachwyca mnie ten trailer. Na razie daję szansę oczywiście filmowi po trailerach. Film mógł się wydawać świetny, a wyszedł do bani. Albo po trailerze film był, nie wiem, już takim w dołku, tak jakby. No, a jak się okazało, że wyszedł pełen metraż, to film okazał się fajny. No więc nie mnie oceniać, zobaczymy, jak będzie wyglądał finalny produkt. Na razie jest całkiem średnio, jak dla mnie. Animacja mogłaby być lepsza i postacie też mogły lepiej wyglądać. No i ogólnie nie wiadomo, o co chodzi w tym filmie. Zobaczymy, jak to będzie. A wy mi napiszcie swoją opinię co do tego trailera. Oczywiście w pełni możemy się nie zgadzać, jeśli chodzi o kwestie zdań. Możecie napisać, że bardzo wam się podoba i to jest w porządku. Fajnie, że macie odmienną opinię. Ja przedstawiłem swoją. Liczę na to, że jeśli jeszcze nie śpicie, to podzielicie się w komentarzu swoją opinią odnośnie tego trailera. A właśnie niedługo powinien pojawić się trailer drugiego sezonu Minecraft ASMR na moim kanale. Ale prace nad nim są dość trudne i to na pewno dużo czasu zajmie.
mam, ale jeszcze brakuje całkowitej realizacji, więc może to trochę zająć, ale następny sezon, drugi sezon Minecrafta ASMR będzie. Chociaż przyznam się, że bardzo, bardzo niefajna rzecz stała się z tą serią, ale nie mam co mówić, bo to może wyjść też na dobre tej serii. Zobaczymy. Na pewno wam opowiem za jakiś czas, co takiego niedobrego stało się, jeśli chodzi o ten drugi sezon, że nie wszystko poszło po mojej myśli. No i w sumie trochę to też moja wina, ale dowiecie się na pewno w przyszłości. Także drugi sezon będzie. Tak samo o Minecraft, oczywiście z dreszczykiem. Wiem, że czekacie. Sporo osób czeka na Minecraft z dreszczykiem, będzie, ale samo nagranie, to nagranie trzeba jeszcze poświęcić sporo czasu na montaż, a tak jak mówiłem, ostatnio nie miałem tego czasu zbytnio. Zatem dzisiaj wlatuje reakcja, a następny film jeszcze muszę pomyśleć, w jakiej konwencji chciałbym go stworzyć. Zatem ja wam dziękuję, że byliście, że obejrzeliście ze mną ten trailer, że wysłuchaliście moich wywodów na jego temat. Życzę wam spokojnej nocy, słodkich snów i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Oczekujcie nowych serii z Minecrafta, nowych odcinków ze starych serii, o, tak chciałem to ująć, i oczywiście odcinków klasycznego ASMR. Dobrej nocy, żegnam się z wami, pa pa, moi drodzy.